parę takich technicznych spraw. Czy wszyscy mnie słyszą, czy mnie dobrze słyszą, czy nie wiem, coś nie wydaje dziwnych dźwięków moich mikrofon i tak dalej. Super. Ja mam taką prośbę, ponieważ ja lubię dużo mówić i szybko. Jeżeli będę zbyt szybko mówiła i zbyt dużo jak naraz, to bardzo proszę mi pisać to na czacie, dobrze? Ponieważ jest to nasz jedyny sposób komunikowania się. W ten sposób ja po prostu mogę zbierać od Państwa informacje zwrotne i ja postaram się do nich stosować. Jakby było też coś niezrozumiałe z tego, co będę mówiła, albo będziecie chcieli, żebym wyjaśniła cokolwiek, to też bardzo proszę pisać na czacie. Ja będę tutaj cały czas zaglądać. Następne moje pytanie jest takie, czy Państwo już uczestniczyli w webinarze? Mamy już pierwsze odpowiedzi. Tak, nie, tak, 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 super. Tak, kilkakrotnie. No to świetnie, czyli mamy w sumie to mamy większość doświadczonych użytkowników. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Rozumiem też, że Państwu chodzi o młodzi przedsiębiorczy, czy też o inne webinary? Tak, kilkakrotnie, różne. OK, super. To jest też taka fajna informacja, bo właśnie można sobie w żadnym. OK, to te osoby, co nie, to też jest dla mnie informacja. Super. Cieszę się, że dla tych osób, które jeszcze nie uczestniczyły, będzie to ten pierwszy raz i mam nadzieję, że Państwo zostaniecie zainspirowani i ta forma szkoleń czy też warsztatów będzie, spodoba Wam się po prostu. Różne, super. Ja nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska, pracuję w publicznym gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach tak na co dzień. Uczę języka niemieckiego oraz zajęć technicznych. Oprócz tego jestem trenerem i moderatorem w ramach projektów CEO, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeszcze jak funkcjonowała aktywna edukacja, byłam trenerem, moderatorem. Teraz jestem również trenerem i moderatorem w programie Szkoła z Klasą 2.0 oraz prowadzę różne webinary, między innymi właśnie w programie Młodzi Przedsiębiorczy. Miałam okazję już się spotkać z nauczycielami biorącymi udział w tym projekcie, w programie oraz również z uczniami. Prowadzę również różne warsztaty z wykorzystywania nowoczesnych technologii na różnych przedmiotach i na różnych etapach edukacyjnych i należę do grupy Superbelszy i też jestem moderatorką i współorganizatorką webinarów Superbelszy nocą. To tyle o mnie. Natomiast plan naszego dzisiejszego webinarium. Wprowadzenie, które dokładnie właśnie teraz trwa, prezentacja narzędzi i aplikacji, przykłady zastosowania, następnie krótki instruktaż oraz praktyczne zastosowanie. Które narzędzie Wam pokażę ze strony praktycznej, tak naprawdę będzie zależało od Was. Ja jestem przygotowana na wszystkie, natomiast ankiety nam wyjdzie, na których Wam najbardziej zależy. Na koniec podsumowanie i pytania. Będę zachęcała Was, żebyście zadawali pytania, jeżeli takie będziecie mieli, oraz żebyście wyrazili swoją opinię na temat webinaru na tablicy online oraz również w ankiecie tutaj przygotowanej przez organizatorów. Chciałam się też dowiedzieć na początek, jakie macie oczekiwania, czyli jakbyście dokończyli w czacie, w okienku czata, te właśnie zdanie. Dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli. Jest nas już 17 osób, fajnie, to całkiem fajna grupa. Poznacie nowe narzędzia, dowiecie się nowych rzeczy, ja też mam taką nadzieję. Nowe narzędzia TIC, oczywiście na tym się skupimy, będziemy ze sobą współpracować, mam nadzieję, poznam coś nowego, nowe narzędzia, moje łącze wytrwa do końca, no tak, tak to bywa w dobie internetu. Zdobędę nowe wiadomości i narzędzia, super, nauczę się czegoś nowego też w praktyce. Będę się starała też te narzędzia właśnie pokazywać od strony praktycznej, w praktycznym zastosowaniu tu i teraz, czyli podczas tego webinaru. Super, bardzo dziękuję za Waszą aktywność. Przejdziemy dalej. Dlaczego TIC w projektach? To już skoro bierzecie udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy, to z pewnością praca w projektach nie jest Wam obca. I dlaczego te nowoczesne technologie? No właśnie dlatego, żeby była jakaś interakcja, żebyśmy tą nowoczesność, też ten świeży powiew wiatru wprowadzili do naszych projektów, ponieważ nowoczesne technologie dają możliwość współpracy online, a nie zawsze mamy tą możliwość, aby spotkać się twarzą w twarz, czy też nie zawsze jesteśmy w stanie
czasowo się też tak umówić. W związku z tym pewne rzeczy można przełożyć na te spotkania online, na pracę w grupach online, czy też nawet pracę na wspólnych dokumentach, bo są to narzędzia, które rozwijają wyobraźnię, fantazję, sprawiają też frajdę. Dzięki nim możemy wizualizować różne informacje. Dzięki nim też możemy zrobić szybką burzę mózgów oraz uzyskać informację zwrotną. Proponowane narzędzia przeze mnie to te, które widzicie właśnie teraz na monitorze. Answer Garden, TAG, kody QR oraz Learning Appsy. Jestem ciekawa, które z tych narzędzi znacie, dlatego zaproszę Was do ankiety. Pierwszej ankiety teraz w tym naszym webinarium. Ja muszę teraz otworzyć ankietę. Zaraz powinna się pojawić na monitorze. Bardzo proszę udzielić mi informacji, które z podanych narzędzi wykorzystujecie. To znaczy się nie, że tylko słyszeliście o nich i wiecie, że takie są, tylko które rzeczywiście wykorzystujecie i wiecie, jak one praktycznie funkcjonują. Dobra. Tworzy już mamy 12 osób. Ja widzę, że tutaj Learning Appsy. Spodziewałam się, tak jest. QR kody też, tak nikt nie zna. Answer Garden też. Ja mam 15 osób, w sumie to mamy 17 razem ze mną. W związku z tym myślę, że powoli mogę zakończyć głosowanie. Jeszcze Daria też jest wliczana. Myślę, że wszyscy odpowiedzieli. Żadne. Okej, pani Jolanto, i Ewo też. Rzeczywiście powinnam była dodać jeszcze nie znam żadnego. Okej, zapomniałam, ale dobrze, że mamy czat, więc możecie mi pisać. Super. Okej, to kończę głosowanie i udostępniam Wam wyniki. Zobaczcie. Mamy zdecydowanie większość z Was zna Learning Appsy. Super, to mnie cieszy. No jednocześnie powinno wywołać u mnie małe zaniepokojenie, to w takim razie co ja z takim narzędziem mam zamiar tu robić na tym webinarze? No ale mam nadzieję zaskoczyć te osoby, które już coś znają, nowinkami, a te, które nie znają, właśnie zainspirować do tego, aby korzystały. QR kody też, ok, 38%, taka nie zna nikt, jest to świetne narzędzie do prezentacji efektów i Answer Garden 22%. Dobra, kończę udostępniać wyniki, zamykam ankietę, wracam do prezentacji i w związku z tym przejdźmy do Answer Garden. Answer Garden to jest świetne narzędzie online, strona online, dzięki której możemy uzyskać szybką informację zwrotną. Nie musimy się logować, nie musimy tworzyć konta, wystarczy, że zapamiętamy link. Możemy szybko udostępnić dane, czy też szukamy na przykład tematu do projektu, czy też szukamy jakichś haseł tego, co nas interesuje, czy też chcemy zgromadzić jakieś słownictwo na dany temat, czy też z danego obszaru. Świetnie jest wykorzystać Answer Garden tu i teraz po to, żeby stworzyć sobie taką bazę pomysłów. Fajna funkcja jest też w Answer Garden taka, że możemy później te wszystkie nasze hasła zgromadzone poprzez burzę mózgów przedstawić w formie chmury wyrazowej. Czym różni się od Padletu? Zaraz będzie można się przekonać praktycznie, bo zaproszę Was do ćwiczenia wspólnego, więc pewnie będzie widać. No, na Padlecie przyczepiamy takie karteczki, na których piszemy swoje opinie, czy też jakiś tekst, ale na Padlecie możemy też dodać obraz, dodać możemy też plik, natomiast w Answer Garden nie możemy tego zrobić. Na Padlecie możemy napisać dłuższy tekst, dłuższą opinię, natomiast Answer Garden jest do takiej szybkiej informacji zwrotnej. W ustawieniach zaznaczamy sobie, czy to ma być 20 znaków, czy 40 znaków. Także maksymalnie jest to 40 znaków, więc tutaj no nie należy się w Answer Garden spodziewać, że ktoś będzie się nam rozpisywał. To narzędzie do tego nie służy. I natychmiast, tak jak mówię, można przekształcić do chmury wyrazowej. Także można znaleźć pewne podobieństwa, że do Padletu, że też zbieramy jakieś inspiracje, zbieramy pomysły, cokolwiek robimy razem. W Padlecie co prawda nie trzeba tworzyć konta, natomiast fajnie jest mieć konto, żeby te wszystkie Padlety gromadzić. Natomiast w Answer Garden w ogóle nie możemy mieć konta. No, jest taka, nie ma takiej opcji. Więc zaproszę Was do ćwiczenia w następnym
w następnym naszym ćwiczeniu. Mam dla Was link. Zaraz Wam ten link podam. Nie, proszę się nie stresować. Wszystkie linki będę Wam... Chciałabym, abyście weszli na ten link i abyście wpisali, z jakiego miejsca jesteście. Chodzi mi o miejscowość. Zgromadzimy sobie taką mapę, z jakich różnych punktów jesteśmy. Proszę skopiować sobie. I wpisać po prostu odpowiedź i nacisnąć submit. Ja też to wpiszę, skąd ja jestem. Ja jestem obecnie, jestem w Jastrzębiu, czyli tam, gdzie mieszkam. Już potwierdzę. I powinny, po potwierdzeniu powinny się pojawiać. Można sobie odświeżać. Ja już widzę Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Radomyśl, Siedlce. Także wy też przy odświeżaniu, czasem trzeba odświeżyć, czasem nie, widzicie informacje, które się pojawiają od innych osób. Tak? Czyli mamy, ja już widzę, że jest Sieciechów, Nowy Sącz, Sulęcin, województwo lubuskie, ktoś nawet dopisał Kraków, że mam dwie osoby. Jak najedziemy na poszczególne miejsce, to możemy zobaczyć, ile osób to słowo wpisało. Także widać, że Kraków jest większy, czyli jak najedziemy na Kraków, to wtedy Kraków się pojawia. Nie trzeba tutaj podawać jeszcze raz tego linku. Wystarczy ten link przekopiować u siebie i tam wpisać w puste miejsce, type your answer here i zrobić submit. I wtedy pojawiają się te wszystkie odpowiedzi. Ja mam jeszcze o Sieciechów dwie osoby, Nowy Sącz aż trzy osoby, Czarnocin dwie osoby, Kraków już cztery, super, Trusk Pomorskie, świetnie. Czyli grubo zobaczcie, zgromadziła nam się taka mapka. Teraz chciałabym, żebyście poszli tropem tego, co Wam powiem. To może się udać, ale może się też nie udać. Dlaczego może się nie udać? Jeżeli nie macie wtyczki Jawy bądź też flesza aktualnej, to może się nie udać, ale zobaczymy, komu się uda. Czy wszyscy jesteście na tej stronie, gdzie mieliśmy wpisywać te miasta? Bardzo proszę o informację. Znaczy wiem, że teraz się też tutaj patrzycie, ale wiadomym jest, że u góry macie też otwarte okienko. Więc jeśli nie, no to proszę sobie jeszcze raz wkleić, żeby być też na tym Answer Gardenie, żeby mieć tam gdzieś pod ręką. I teraz odpisaliście mi, to teraz proszę słuchać, co ja mówię i przenieść się na tamtą stronę po prostu. Na razie okienka Click Meetingu, tutaj webinaru nie będziemy potrzebować. Więc przejdźcie po prostu na Answer Garden i pod tymi naszymi wszystkimi miejscowościami na dole macie taki a la pasek narzędzi. Jest napisane Share, Export, About, QR, Local i tak dalej. Tam, gdzie jest QR, to znaczy, że możemy podać kod, pobrać kod QR, który nas przeniesie do tego answera. Ale ja bym chciała go wyeksportować do chmury wyrazowej. Bardzo proszę, naciśnijcie Export. Jak klikniecie Export, to po lewej stronie pojawi się napis Export, a na dole, gdzie to możecie wyeksportować. I mamy Export the answers to Wordle, ale macie też Export the answers to TagXedo. Proszę spróbować nacisnąć tu TagXedo. I teraz tak jak mówię, jeżeli będzie wtyczka aktualna, Java, to się zrobi. Jeżeli nie będzie aktualna, to się niestety nie zrobi. I najprawdopodobniej u mnie niestety jest nieaktualna, a była jeszcze niedawno i to się nie zrobi. Ale jestem ciekawa, u kogo to się zrobi. Taka złośliwość rzeczy martwych akurat, ale ja jeszcze spróbuję sobie poradzić na innej przeglądarce. Proponuję też czasem wchodzić na inną przeglądarkę po prostu i zobaczymy, czy mi się uda na innej przeglądarce. Powtarzam jeszcze raz, export na dole i export the answers to TagXedo bądź też Wordle. No niestety mój komputer jest obrażony chyba na wszystkie wtyczki i ostatnio mi nic nie aktualizuje. W związku z tym u mnie to nie wyszło, natomiast powinna się pojawić świetna chmura wyrazowa przedstawiająca wszystkie wyrazy, hasła wpisane w answerze. Widzę, że Agnieszka wpisze, że jest OK, czyli rozumiem, że się utworzyła chmura wyrazów.
Więc tak naprawdę macie dwa grzybki w barszczu, czyli z jednego narzędzia można tak jakby wyciągnąć dwa. Agnieszce te udało się, Marcin, Beata nie ma. No na Firefoxie jest okej, okay. No super, tylko że ja akurat nie mam Firefoxa u siebie, ale właśnie, fajna uwaga Ewa, dzięki. Aha, zerwało się łącze. No, no niestety, ale już wiecie jak to spróbować, możecie przy okazji spróbować. W związku z tym, ja jestem na operze i niestety na operze mi też nie działa, ale tak jak mówię, ostatnio się coś mi się nawet opera obraziła, jeśli chodzi o właśnie te wtyczki aktualizacji. Ale na Firefoxie jest OK. Internet Explorer też jest OK. Dobra, to ja zaraz sobie spróbuję. To jak komuś się udało, to pobierzcie link, jeżeli na tak Xedo albo na Wordle udaje wam się pobrać link, to spróbujcie chociaż jedną chmurę wyrazów nam tutaj dać, to sobie wszyscy będą mogli zobaczyć, jak to fajnie wygląda. To będziemy mieć takie współdziałanie. Wszyscy zobaczymy. O, Jagoda daje, zaraz spróbuję otworzyć. Może mi chociaż pokaże. Nie, nawet mi nie pokaże. I Tomaszowi też się udało, super. Spróbuję sobie na tym Internecie Explorerze otworzyć. Może zadziała. O, widzicie, działa na Internecie Explorer. Widzicie? A ja jestem obrażona generalnie na Internet Explorer. Zawsze wszystkim odradzałam, a teraz wychodzi, że Internet Explorer ładuje. Trzeba się przeprosić. Tak, super, mam. Wyszło, rzeczywiście, Tomka mi się otworzyło. Wszystko miga, świetnie. Właśnie tak Xedo jest taka interaktywna. Ech, proszę Państwa, Wy się baliście, że Wam łącze siądzie, a u mnie była chwilowa awaria internetu i niestety mnie wyrzuciło. Na szczęście jestem, ponownie wracamy, także nie ma problemu. Lecimy dalej, nie ma sprawy. Bardzo przepraszam, ale po prostu rzeczywiście miałam w domu awarię internetu, wyłączono na chwilę, nie wiem co się stało, ale jedziemy dalej. Ważne, że wróciłam. OK, czyli Answer Garden. Państwo znacie, ja tutaj podaję też przykład identycznego ćwiczenia, które miałam okazję przeprowadzić na innym warsztacie, w którym właśnie wspólnie dawaliśmy sobie informacje, możecie zerknąć, jeśli chcecie, na jakiś temat. Można też umieszczać na blogu, ja robię na moim blogu z języka niemieckiego, czasem jak chcę uczniów zachęcić do tego, żeby zebrać jakieś słownictwo na jakiś temat, to po prostu wstawiam Answer Garden, żeby wpisywali słówka na przykład dotyczące wolnego czasu. Warunek jest taki, żeby umowa między nami jest taka, żeby słówka, które już są, się nie powtarzały. Więc też to jest taka inna forma treningu i rozbudzania gdzieś tam kreatywności. Kolejnym narzędziem, który dzisiaj proponuję, to są właśnie QR kody, czyli magiczne kwadraciki. Znacie te strony, które tutaj wymieniłam. qronline.pl oraz maldenkode.de. Proszę powiedzieć, czy to właśnie z tych stron korzystacie, bo 30 parę procent z Was powiedziało, że korzysta. Dlatego jestem ciekawa, czy to właśnie z tych stron korzystacie. Ja już podaję Wam linki. Ctrl V. Ta strona qronline.pl jest najprostszą stroną do tworzenia kodów QR.
Tak, wchodzicie na nią i w bardzo prosty sposób możecie tworzyć kody QR, które później możecie odczytywać na telefonie lub na tablecie. Jednak trzeba mieć zainstalowane te dwie aplikacje. QR Read na iOSie i QR Droid na Androidzie. Taki jest ważny. Jeżeli chcemy pracować z uczniami, to oni powinni mieć na swoich mobilnych urządzeniach wcześniej właśnie zainstalowaną tą aplikację. Co jest fajne, wcale nie musimy korzystać z kodów QR, tylko wtedy, kiedy mamy internet. Oczywiście możemy zakodować stronę internetową, jakieś ćwiczenie interaktywne, ale możemy też zakodować sam tekst. I wówczas zwykła karta pracy może zostać przeniesiona w tak zwaną grę terenową. Możemy porozwieszać, poumieszczać kody w różnych miejscach, a pod nimi mogą być po prostu ukryte teksty. Jakieś polecenia, czy też jakieś na przykład kawałki definicji, które uczniowie muszą, pracując w grupach, złożyć w jakąś całość. Super jagoda. Ja tak robiłam dzień kropki. Też zaangażowałam całą społeczność i na korytarzu wszędzie były dzień kropki. Natomiast, czy znacie to drugie, na tą drugą stronę, którą zaproponowałam? Już wam wkleję. To jest strona, no muszę przyznać, że no niestety niemiecka, co niestety nie podoba się wielu osobom, bo o ile do angielskich już jesteśmy przyzwyczajeni, bo wiele stron jest po angielsku, chociaż nieraz też są problemem, no to do niemieckich no to już w ogóle. No ale tak się złożyło, że jest tylko i wyłącznie w języku niemieckim, natomiast wiecie, co można z nią fajnego zrobić? Można połączyć kod QR z quizem. To znaczy, ja oczywiście opisałam to wszystko na blogu Super Belfrów i tutaj wam wkleiłam link, zaraz muszę ten link zrobić aktywnym, zaraz się pojawi, filunia. Na blogu Super Belfrów, jak tylko poznałam to narzędzie, jak tylko wpadłam na nie na mojej grupie niemieckiej, w której jestem, to natychmiast postanowiłam się tym podzielić. Najpierw to przetestowałam w projekcie międzynarodowym. No jestem, nie wiem, mam totalnego pecha dzisiaj, słuchajcie, totalny pech. Jeszcze od kiedy prowadzę webinary, a już prowadzę je dobre 3 lata w sumie, jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żeby mnie aż 2 razy wyrzuciło, naprawdę. I dzisiaj jest jakiś dziwny dzień, ale wracam do was, więc nie przejmujmy się. Chodzi o to, że mamy kod QR, który w środku ma, jak wejdziecie sobie na tą stronę, zobaczycie, w środku ma takie puste miejsce, w którym trzeba zamalować odpowiednie pola. I te pola są ponumerowane. Od czego to, i teraz, czy dobrze odczytamy kod QR, to zależy od tego, czy pomalujemy dobrze pola. Tak? Musimy je zamalować na czarno i wcale nie musimy tego robić tak bardzo dokładnie, bo wystarczy, że mamy grubszy marker i po prostu w środku zrobimy taką kropeczkę, ale generujemy sobie taką kartę pracy, która daje nam gotowy, pomalowany kod QR, a druga nam pokazuje tą kartę pracy, czyli z pustymi w środku polami i z informacją, które pola są do zamalowania, a które pola nie są do zamalowania. I teraz, jeśli chcemy podgrzać atmosferę, to możemy ułożyć taki quiz. I na blogu Super Belfrów, w tym poście, który wam tam umieściłam, to właśnie przedstawiłam też taki quiz, można sobie go rozwiązać. Czyli możemy na przykład zadać uczniom pytanie, na przykład, zanim założysz działalność gospodarczą, musisz. I na przykład A, nie wiem, iść do banku, B, nie wiem, zaraz jest, no teraz muszą być inne odpowiedzi, iść do banku, któraś musi być fałszywa, no to parę jakichś tam innych odpowiedzi i jeśli mamy dwie odpowiedzi, to w jednej piszemy, zamaluj wszystkie na przykład jedynki, a w tym drugim złym piszemy, zamaluj wszystkie dwójki. I w tym momencie, jak on dobrze odpowie, to zamaluje poprawne pola.
pola, ale jak źle zamaluję, no to niestety zamaluję złe pola i wtedy się kodu QR nie przeczyta. Więc ja to robię do pracy grupowej, uczniowie muszą wspólnie zastanowić się, która odpowiedź jest prawidłowa i wspólnie muszą do tego dojść, które pola trzeba zamalować i dopiero potem odczytać kod. Także jest to taki inny wymiar tych czarnych kwadracików, dający troszeczkę większe możliwości, w których możemy przemycić więcej aktywności niż tylko samo zeskanowanie koda QR. Więc polecam do przetestowania. Wszystko dokładnie opisałam i myślę, że jeżeli jesteście chętni, żeby to wykorzystać, to jak przeczytacie ten artykuł i dokładnie poczytacie wskazówki, to nie powinno być problemu. Natomiast nie jest wykluczone, że ja to mogę dzisiaj też pokazać. Także to zobaczymy, co wybierzecie do tego praktycznego treningu. Także to nie jest żaden problem. Tak, no tak. Zaraz będziecie mieli okazję sobie pooglądać trochę tych prezentacji. To jest po prostu takie inne narzędzie do zaprezentowania efektów tego, co robimy. Czy to też to będzie parę lekcji, czy też to będzie jakiś dział, który przerabiamy na lekcji, czy też to będzie właśnie projekt. Polega on na tym, że możemy tam umieścić tekst, możemy umieścić obrazki, możemy umieścić wideo, możemy umieścić takie przyciski, które nas przenoszą do innych stron. Jest polska czcionka, co jest bardzo ważne. Nie jest to trudne, bo jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Możemy umieścić na stronie, możemy pobrać link, możemy tam też bezpośrednio umieścić różne ćwiczenia interaktywne, na przykład właśnie z Learning Appsów. Co może być na minus, to wymaga założenia konta, ale z reguły te większe aplikacje, które proponują nam tworzenie jakiejś własnej bazy, no wymagają jednak od użytkownika, aby stworzyć to konto, żeby gdzieś gromadzić te materiały. W związku z tym chciałam Wam pokazać najpierw, tak żebyście sobie obejrzeli trzy propozycje. Jest tam zestawienie projektów, historia Legionów przedstawiona i podsumowanie projektu szkolnego. Już zaraz na okienku na czacie pojawią się te linki po kolei. Ja już pokazuję, już sobie skopiuję i Wam daję. Proszę pierwszy, możecie kliknąć i zobaczyć, co on przedstawia. To jest w roku 2013-2014 tak się zrobiło, że aż miałam trzy grupy projektu gimnazjalnego z niemieckiego. W związku z tym postanowiłam sobie jakoś je pogrupować i usystematyzować, dlatego właśnie pierwszy raz przetestowałam to narzędzie i bardzo mi się spodobało, bo bardzo taki fajnie wizualny, fajnie czytelny sposób przedstawia zestawienie informacji, na których mi zależało. Kolejny to są właśnie Legiony. Też możecie sobie kliknąć i przejść zobaczyć. To już nie ja robiłam, po prostu znalazłam na stronie, ponieważ jest też galeria i możemy szukać. Tutaj są informacje dotyczące powstania i działalności Legionów Polskich. Więc jak widzicie, jest tekst, są też przyciski, które jak naciśniemy, jak klikniemy w nie, to nas przenoszą w różne inne materiały, więc też w taki fajny sposób można umieścić w różne media w jednym miejscu. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze trzeci przykład, jest to również podsumowanie większego projektu szkolnego. Jest to też znalezione na stronie Taka, nie jest to robione przeze mnie. Możecie też sobie kliknąć i otworzy Wam się podsumowanie projektu w podstawówce, w klasie trzeciej, zrobiła to nauczycielka, zimowa sesja ogólnopolskiego programu Zdrowo Jem, Więcej Jem. Tak? Tu jest dokładnie wszystko opisane, jak widzicie, mamy też umieścić, jak zejdziecie w dół, no filmiki i zdjęcia. To tak naprawdę wszystko zależy od nas, co chcemy przedstawić. Fajnie też to się prezentuje, wystarczy, że scrollujemy, czyli przesuwamy myszką na dół i wszystko jest widoczne, zawsze można wrócić do treści. Czy udaje Wam się obejrzeć te prezentacje? Jak oceniacie taką formę prezentacji projektu, czy też efektów jakichkolwiek działań?
Z tego, co zauważyłam, to tutaj nie jest wymagana żadna, nie wiem, wtyczka, chyba że damy linki do jakichś materiałów, do których jest wymagana wtyczka. Myślę, że jest to po prostu coś innego w dobie, kiedy tych projektów jednak robi się coraz więcej, tak? Kiedy zaczynamy pracować międzyprzedmiotowo, interdyscyplinarnie i właśnie coraz więcej, przynajmniej ja mam takie wrażenie projektowo, to fajnie jest mieć parę narzędzi, żeby też cały czas nie być monotematycznym i schematycznym i cały czas nie robić prezentacji w tym samym programie, tak? Czyli powiedzmy PowerPoint, potem było Prezi i te programy się trochę przejadają. Teraz też są na topie prezentacje robione na Google Dysku, natomiast jest też naprawdę parę fajnych narzędzi, właśnie tak, czy też Adobe Slate. Czy też Adobe Slate też można świetne, intuicyjne prezentacje robić. Emaze też jest świetny, więc warto mieć troszkę w zanadrzu takie narzędzia i pokazywać. Ja uczniom zawsze pokazuję i uczniowie mogą sami zdecydować i sama zauważam, że jak już rzeczywiście poznali to Prezi, PowerPoint się znudził, to rzeczywiście sami sięgają do czegoś innego i chcą spróbować, bo to chcą się też wyróżniać od innych. Także gdzieś tam ta różnorodność jest na topie i też jest w cenie. Przynajmniej takie są moje odczucia. Dlatego warto gdzieś tam mieć w zanadrzu fajne narzędzia, którymi możemy innych zaskoczyć. No to też zobaczymy, jakie będą Wasze oczekiwania i co się wydarzy w kolejnej części. Learning Appsy. Dla osób, które nie miały jeszcze styczności z Learning Appsami, no to powiem takie podstawowe wiadomości na ten temat. Jest to, powiem Wam, dla mnie jest to po prostu genialna. A tak naprawdę z wszystkim. Oprócz tego, co to znaczy z wszystkim? To tak naprawdę jest platforma, w której możemy gromadzić interaktywne karty pracy i przeróżne kserówki, które gromadzimy. Czyli zamiast robić zwykłej wykreślanki, czy też zwykłej, nie wiem, jakiegoś takiego puzzle dopasowania, pogrupowania, możemy zrobić to interaktywnie, jako zadanie domowe dla uczniów, czy też tworzenie przez nich tych wszystkich ćwiczeń do danego obszaru tematycznego, lub możemy to robić też na lekcji w ramach rozgrzewki, w ramach jakiejś aktywności śródlekcyjnej, czy też na koniec, na podsumowanie, jeśli dysponujemy w klasie tablicą interaktywną, komputerami, czy też, nie wiem, uczniowie mają też swoje tablety, bo platforma ta coraz lepiej jest coraz bardziej udoskonalana i coraz lepiej działa właśnie na tabletach. I teraz tak. Świetnie nadaje się do pracy w ramach metody odwróconej lekcji. Nie wiem, czy już mieliście okazję spotkać się z tą metodą i czy już może pracowaliście albo próbowaliście pewne elementy wdrażać do swojej pracy. Natomiast już tam są takie świetne aplikacje i ćwiczenia, które właśnie można wykorzystać do pracy tą metodą. Nie jest to skomplikowane. Co najważniejsze, interfejs, czyli cała obsługa platformy, jest w języku polskim. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach bardzo się zmienił interfejs, ponieważ twórcy cały czas pracują nad udoskonaleniem platformy, na wprowadzaniem czegoś nowego i bardziej intuicyjnego, i żeby ta platforma stała się takim narzędziem, które będzie zawierał w sobie bardzo dużo różnych aktywności, żeby nie sięgać po różne narzędzia, tak? Czyli taki, ja to nazywam, ta Learning App się nazywam Funpack, czyli wszystko w jednym. Fajne jest to, że możemy pobierać linki i umieszczać na stronach, czy też na blogach. Możemy remiksować gotowe ćwiczenie. To uważam, że jest świetne, ponieważ tak naprawdę przyszłość całej tej bazy naszych materiałów edukacyjnych należy właśnie do otwartych zasobów edukacyjnych i do tego, żebyśmy my, nauczyciele, wymieniali się tym, co już zrobiliśmy. Bo po co mamy zrobić ćwiczenie, które już jest, jak możemy zrobić inne, albo zremiksować to, co już jest. Więc ta platforma nam to umożliwia, że możemy dodawać do swoich aplikacji już istniejące, te istniejące możemy remiksować, możemy kopiować, możemy udostępniać uczniom w klasie, bo świetne są Learning Appsy do tego, aby tworzyć klasy. Ja pracuję na klasach. Uczniowie tam tworzą właśnie materiały do naszych zakresów tematycznych. Możemy pracować też w klasie na wspólnej tablicy interaktywnej i ja widzę, jak uczniowie działają. Możemy udostępniać im to, co chcemy i oni widzą to, co my im udostępnimy, natomiast nie widzą przez siebie tworzonych aplikacji. Czyli tak naprawdę powstają unikalne, oryginalne i różnorodne ćwiczenia do danego tematu.
Ja sobie to bardzo chwalę, szczególnie uczniowie, którzy chcą zdawać egzamin gimnazjalny z niemieckiego, bardzo, bardzo intensywnie pracują właśnie na platformie Learning Apps. No i teraz tak, zanim przejdę dalej, jak tworzyć klasę? Tam jest utwórz klasę, to możemy do tego wrócić, jeżeli właśnie będziemy mówić o Learning Appsach, nie ma problemu, jak tylko mi starczy czasu, to mogę pokazać, jakie będziecie mieć życzenia. To jest dla mnie żaden problem. Chyba mam nadzieję, że już mnie nie wyrzuci z sieci. Ale klasę tworzy się również bardzo prosto i intuicyjnie. Bardzo łatwo się dodaje uczniów. O, właśnie, fajne jest to, że słuchajcie, uczniowie nie muszą się logować, bo klasę tworzymy, my wprowadzamy imię, wiecie, ponieważ jest ochrona danych osobowych, więc nie wprowadzamy pełnego nazwiska, w ogóle nie wprowadzamy nazwiska. Ja robię tak, że wprowadzam imię i pierwszą literę nazwiska i jednym kliknięciem generuje się login i hasło, które ja potem mogę wydrukować i podać uczniowi i on się za pomocą tego loguje. Także tak naprawdę jest to bezpieczna platforma i nie trzeba się martwić o jakiekolwiek zgody na to, żeby uczniowie korzystali z różnych tam edukacyjnych programów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też wielki plus właśnie takiej klasy na Learning Appsach. A teraz chciałam się Was zapytać, no, co wykorzystujecie, te osoby, które korzystają z Learning Appsów? Powiedzcie mi, na jakich aplikacjach pracujecie? Po kolei wymieniajcie, bo ja jestem ciekawa tego, co najczęściej wykorzystujecie, tak? Czyli po prostu wymieniajcie, czy to tam Memory jest, czy to jest Quiz, czy cokolwiek. Pochwalcie się, co wykorzystujecie z Learning Appsów. Różne, okej, dobra, ale to właśnie chodzi mi o to, żeby te różne wymienić. Quiz, aha. Krzyżówki, Memory, wykreślanki. Milionerzy, okej. Quiz, Memory, dobra, dobra. Słuchajcie, to naprawdę jest dla mnie ważna informacja, bo od tego zależy, czy ja Was zainteresuję tym, co mam dalej. Quizy. Gotowe aplikacje, zadania z luką. O, to już jest wyższa szkoła jazdy. Quiz. Super. Mam nadzieję, że. Aha, dobra, dobra, dobra. Milionerzy, tak, milionerzy. Wiecie, mi się nie podoba w milionerach to, że jak się coś źle zrobi, to trzeba iść od początku. To mnie denerwuje w milionerach akurat, ale może kiedyś to zmienią. Szubienice, czyli Wisielec. Aha, milionerzy, quizy, memory, szubienice. Okej, okay, super. Super, super, świetnie. No to ja myślę, że będę mogła Was dzisiaj czymś zaskoczyć. Mam nadzieję taką. Ale najpierw sobie poćwiczmy. Wykreślanka, tak. Ja tu zrobiłam zrzut ekranu, specjalnie stworzyłam to na dzisiejszy webinar, bo ja się w ogóle, no tak, tą przedsiębiorczością to tak, no nie siedzę w tym temacie. W związku z tym ukryłam tutaj takie wyrazy, które mi się wydaje, że właśnie w ramach tego programu trzeba poznać, zapoznać się z nimi i w ogóle. No to teraz zróbmy sobie taką zabawę, czy znajdziecie te 10 słów, które są tu ukryte, tylko w poziomie i w pionie. A ja potem Wam dam link oczywiście do tej wykreślanki, on tu jest napisany, ale potem Wam skopiuję. Natomiast na początek poszukajcie. No dobra, konkurencja jest. Koszty są, koszty, działalność, OZUS. Tak, marketing, SWOT, o super, to widzicie, Wy takie wyrazy widzicie od razu. Tak, Wy pracujecie w takim programie i od razu widzicie. Kapitał, finanse, konkurencja, super, tak? Myślę, że koszty, rentowność, świetnie. Myślcie dalej, a ja zaraz Wam podam link. Zaraz podam link. Już podaję. Proszę bardzo, można pobrać link do pełnoekranowego widoku aplik, świetne, bo wtedy nie rozpraszają żadne inne migawki, które się mogą pojawić na stronie. W związku z tym możecie sobie kliknąć i właśnie zrobić. Jeśli ktoś nie ma wykreślanki, to może się właśnie zapoznać z tym, jak to funkcjonuje. Jeśli nie mieliście też nigdy do czynienia z tą interaktywną wykreślanką, to też możecie zobaczyć, jak to funkcjonuje. Natomiast świetnie Wam się udało zobaczyć te wszystkie ukryte przeze mnie hasła. Kolejna sprawa to jest Learning Appsy, a dokładnie wideo z zadaniami. Czy kiedykolwiek korzystaliście z tej aplikacji?
Nie. Nie i nie i nie widzę i nie i to mnie bardzo cieszy, ponieważ uważam to za hit. Uważam to za hit, na serio. To się zmieniło niedawno, bo do tej pory było tak, że mogliśmy dać do aplikacji wideo i w trakcie trwania wideo mogliśmy w określonym czasie zadać uczniom jakieś pytanie. Takie do zastanowienia albo do odnotowania, ale oni wtedy mieli się nad czymś zastanowić, albo pisać na kartce, coś takiego. I potem wideo szło dalej i mogliśmy tych pytań dać, ile nam się podobało. Słuchajcie, no i to było dla mnie no takie sobie, bo nigdy się nie ma pewności, czy uczeń się na tym zastanowi i tak dalej. Natomiast teraz jest tak, że można oczywiście dalej te pytania zadawać, ale co dla mnie jest hitem i w ogóle mistrzostwem, to jest to, że my możemy zamiast tych pytań dawać tam jakąś aplikację zrobioną w Learning Appsach, którą uczeń w międzyczasie oglądania ma wykonać. Czyli możemy tam dać właśnie taką wykreślankę, możemy dodać quiz, który dotyczy tego, co oni oglądają, możemy dodać jakąkolwiek inną aplikację. Ja wam dodałam tutaj quiz, który zrobiłam, oraz oś czasu. Nie wiem, czy znacie te filmiki, które ja tutaj wykorzystałam. Jest to filmik o działalności gospodarczej, znalazłam na YouTube. Po prostu świetne, to jest, sama się wkręciłam, bardzo mi się podoba forma, bardzo mi się podoba sposób, w jaki jest przedstawiony. Agnieszka widzę, że pisze, że zna. Naprawdę zobaczyłam, że tam są różne odcinki. Świetne to jest, więc przy okazji też myślę, że jak nie znacie, no to będziecie mieć fajny materiał do pracy z uczniami, bo mi się to bardzo spodobało. I ja zrobiłam z tego taki 4-minutowy filmik, troszkę poobcinałam i właśnie umieściłam te aplikacje. Dlatego teraz chciałabym dać wam link i daję wam 5-6 minut czasu na spokojne włączenie sobie tego. I wykonanie ćwiczeń, które są ukryte. Nawet jeśli znacie, to po prostu no i tak obejrzyjcie, dlatego żebyście wiedzieli o czym jest potem mowa i jakie będą pytania. Natomiast przejrzyjcie to sobie. Ja zaraz dam link, tak jak zawsze. I weźcie aktywny udział w tym. I potem czekam na wasze wrażenia. Dobra, czekam na to, jakie są wasze refleksje, jaka wasza opinia na ten temat. Myślę, że nie dałam plany merytorycznie, bardzo się starałam i mam nadzieję, że pokażę wam to mniej więcej, jak właśnie ta aplikacja może funkcjonować, do czego można ją wykorzystać i mam nadzieję, że zainspiruję do wymyślenia własnych swoich różnych pomysłów na wykorzystanie. Wykreślanka w Chrome nie działa, a mi działała. Mi działała przed chwilą, bo właśnie dawałam. Wrzucam link do Learning Appsu, do tej aplikacji. I teraz jest 20:15. Zostawiamy sobie tak 5 minut czasu. Proszę sobie na spokojnie. Teraz tutaj wykreślanki nie będzie, więc proszę się nie martwić. Tutaj jest tylko quiz i jest oś czasu. Więc bardzo proszę, spróbujcie aktywnie posłuchać. Ja w tym momencie się wyłączę, to znaczy przestanę gadać i przestaniecie mnie widzieć. Skupcie się teraz na tym zadaniu. No to widzimy się za 5 minut.
O, już widzę, że wracacie do mnie. Poczekamy jeszcze na resztę, żeby się nie dekoncentrowali. Czyli wszystko zadziałało. Super, super. Bo trochę się właśnie obawiałam, czy wszystko się włączy tak, jak powinno. Zaraz spróbuję Wam dać link do tych filmików. Bo powiem Wam, że ja to tak zupełnie, naprawdę, ja to zupełnie przez przypadek znalazłam, bo tak sobie pomyślałam, że kurczę, no nie będę Wam robiła w tym programie no jakiegoś filmiku z niemieckiego na przykład, albo no nie wiem, albo na jakieś inne tematy. Fajnie by było znaleźć coś, co jest w tematyce i co Wam się by też mogło przydać. Więc zaraz Wam podam link tutaj do tej działalności gospodarczej. O, taki. I to jest na stronie, ja mam na edukator.pl. I oni tu mają tak dużo. Też Wam zaraz dam. To tam jest marka, akcje, bank centralny. No naprawdę, no świetna. No ja jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałam, że tak w tak fajny sposób można właśnie przekształcać. Tak, tam jest cała seria filmów. Także no polecam i cieszę się, że udało mi się coś takiego znaleźć. O, właśnie pani Daria pisze, że też się pojawiają na stronie CEO. Super. No ja akurat nie umiałam znaleźć, bo wczoraj właśnie przeszukiwałam trochę CEO, ale no też nie miałam dużo czasu. Natomiast na YouTubie zaraz udało mi się znaleźć. Więc pomyślałam, że wykorzystam właśnie taki filmik tematyczny i spróbuję do niego stworzyć jakieś przynajmniej dwa zadania. Więc zrobiłam Wam oś czasu. No i na koniec taki quiz. Mniej więcej może to tak właśnie wyglądać. Uczniowie mają obejrzeć jakiś filmik i w międzyczasie mają właśnie wykonać jakieś zadanie mające na celu utrwalić wiadomość, którą właśnie usłyszeli, informację, którą właśnie przetworzyli. Tak właśnie funkcjonuje ta odwrócona klasa, żeby nie tylko wysłuchać, ale żeby aktywnie słuchać i aktywnie przetwarzać to, co słyszymy. A w tym momencie ta aplikacja w Learning Appsach daje nam no, znakomitą, uważam, możliwość i tak naprawdę jesteście dzisiaj pierwszymi, którym o tym mówię w szerszym gronie, bo ja to dopiero wyczaiłam parę dni temu, tak naprawdę, bo wcześniej nie było tej możliwości, bo oni to dopiero zmienili. Także myślę, że to wykorzystacie. I ja też to potem, jeżeli wybierzecie te Learning Appsy, to mogę pokazać, jak to się tworzy, bo to jest tak naprawdę banalne, ale jest parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i które mi się pojawiły jako problematyczne wczoraj, jak to tworzyłam. Natomiast jak się o tym wie, to już nie jest problematyczne. Ale jak się nie wie, to się można zdenerwować i sfrustrować, że coś mi nie wychodzi, a ja nie wiem co. Więc myślę, że Wam się podoba i że to wykorzystacie. Kolejnym właśnie narzędziem, o którym wspomniałam, który jest w Learning Appsach, jest tablica korkowa online. Większość z nas korzysta właśnie z Padletu, ale jest to zewnętrzna strona. Natomiast Learning Appsy od razu mają swoją tablicę korkową online. Ona wygląda tak jak tutaj. Na koniec webinaru będziecie mogli okazję przetestować ją praktycznie, bo Wam udostępnię link i będziecie mogli napisać swoją opinię. Tutaj również, podobnie jak w Padlecie, można dodawać tekst, można obraz dodać, można audio, wideo, możemy zmienić kolor kartki, jak widzicie. I my jako administrator to wszystko widzimy, czyli jak ja w klasie udostępniam uczniom tablicę i proszę, żebyśmy tam wspólnie zebrali materiały na temat kraju niemieckojęzycznego, na przykład Szwajcarii, czy też dzielę uczniów na parę grup i ci mają poszukać wszystkich informacji na temat Szwajcarii, ci na temat Austrii, a ci na temat Niemiec, no to ja sobie mogę podglądać i oni na tych tablicach każdy coś umieszcza, tak? Więc to też jest taka właśnie współpraca. Typowa jak na Padlecie, ale jeśli pracujemy na Learning Appsach, to właśnie to jest świetne, że nie musimy korzystać z dodatkowego narzędzia, tylko właśnie możemy wykorzystać tą aplikację, która już istnieje na tej platformie i wszystko mieć w obrębie klasy i pracy z uczniami. No dobra, no to w takim razie przyszedł teraz czas na to, żebyście zdecydowali, co przerabiamy.
Mamy czas, tak? W związku z tym nie ma problemu, żebyśmy zrobili nawet, myślę, dwa narzędzia. Dlatego bardzo proszę, udostępniam Wam ankietę i zaznaczcie dwa narzędzia, które chcielibyście poznać. To znaczy, ja będę współdzieliła ekran i będę Wam pokazywała, jak to się robi. Jeżeli ktoś jest na tyle sprawny, że będzie chciał razem ze mną to robić, to nie ma problemu. Natomiast zalecam najpierw właśnie oglądanie i patrzenie, jak ja to robię. No i już nam fajnie widać, już się precyzują dwa narzędzia, tak jak myślałam. Już mam 13 osób, 14, dobra, jest 18 w sumie, oprócz nas dwóch to jest 16. O, super. 17 osób na 18, czyli mnie nie ma. Zakończę głosowanie, udostępnię Wam wyniki. Jak widzicie, 72% Learning Appsy, tak, 83%, 5% QR kody i 11% Answer Garden. Także zaczynamy, nie ma na co czekać. Ja zakończę udostępnianie. I teraz tak, jeśli chodzi o Learning Appsy, to co byście chcieli, jeśli chodzi o te Learning Appsy? Czy mam pokazać to wideo? Te filmiki, dobra, aplikacje z filmikami, no dobra. No to teraz słuchajcie, ja będę udostępniać ekran. Jeśli chodzi o udostępnianie ekranu, to jest tak, że ja jak udostępniam ekran, to za bardzo nie mam wglądu, co się dzieje tu na platformie. Więc co jakiś czas będę starała się zerkać na czat, tak? Czy nie macie tam jakiegoś pytania, albo nie mówię czegoś za szybko, albo nie zrozumiałe. Natomiast no, proszę o taką cierpliwość i wyrozumiałość, bo tak jak mówię, nie jestem w stanie tego kontrolować non-stop. Najpierw się dzielę ekranem i mam nadzieję, że to też pójdzie sprawnie. Muszę w tym celu uruchomić pełen ekran. Mój ekran. Widzicie, prawda? Tak, dobra. Więc ja sobie niby tutaj czat rozwinęłam, ale nie wiem, co z tego będzie. Tak, dobra, widzę tu czat. Dobra. Dam sobie to gdzieś tu z boku. Trochę będzie Wam to przeszkadzać, ale mam nadzieję, że nie. No i ja zaloguję się na Learning Appsy. Czyli ja wchodzę na Learning Appsy. Jak widzicie, mam język polski. Dla osób, które nie znają aplikacji, to tu u góry zmieniamy język. Tak? Na język polski spokojnie. Chociaż nauczyciele językowcy powinni mieć w tym języku, w którym nauczają, bo jest większa baza danych. No ale my jesteśmy na polskim. Tutaj jak ktoś nie ma konta, to też, żeby utworzyć, to też musi się zalogować na zaloguj, tutaj kliknąć i zrobić na dole utwórz nowe konto. Natomiast ja już mam. Więc się szybko zaloguję. I jak widzicie, jestem już, tak? Marta Florkiewicz-Borkowska to nas informuje o tym, że jesteśmy. No i teraz moje aplikacje to są moje aplikacje, tak? I tu widać wszystkie prywatne, nieprywatne, publiczne. Jak widzicie, już mam tego sporo, bo ja tu jestem na tej platformie od początku jej powstania. No i są też katalogi, możemy sobie gromadzić w folderach, w katalogach. Jak widzicie, no jestem nieco nieuporządkowana, ponieważ no niestety, ale wcześniej nie było opcji katalogów, więc teraz muszę sobie to uporządkować, na co nie mam notorycznie czasu. Mam też moje klasy. Tak wyglądają moje klasy. I jeżeli naciśniecie, tu było pytanie przy okazji o moje klasy, to jeżeli ktoś nie ma klasy, to ja teraz może szybko pokażę. Moje klasy i wy tu nic nie będziecie mieć, natomiast naciskacie tworzenie nowej klasy, tak, wpisujecie, ja wpiszę test webinar i tworzenie klasy. I w tym momencie widzicie, pojawiło się test webinar. Tu mam statystykę, tak? Co to jest statystyka? Statystyka polega na tym, że jak nacisnę na statystykę, to ja widzę, a to jest akurat głupi przykład, teraz mam do egzaminu do niemieckiego, mam 6 uczniów i ja widzę, co ci uczniowie zrobili, tak? Widzę, że Agata, Julia i Marysia, to po prostu Julia przoduje, ile utworzyła aplikacji, natomiast Zuza i Magda nie robią kompletnie nic, no ale ja też tego nie wymagam, nie jest to gdzieś obowiązkowe. No i Paweł, no niestety tylko przy jednym. Jak najadę, to mogę widzieć, co oni zrobili, tak? Czy quiz, czy jakąś notatkę, czy cokolwiek. Więc to jest statystyka, mój podgląd aktywności uczniów. Konta uczniów mogę zobaczyć i foldery klasy. Więc ja w tym momencie chcę pokazać, jak się tworzy. Najeżdżam na konta uczniów.
No i zobaczcie, tworzenie nowych kont uczniów. Jest opcja zapraszamy uczniów, to znaczy, że wiemy, że oni już mają konta, ale tak jak mówię, ja zachęcam do tego, żeby uczniom dać loginy i hasła, więc tworzenie nowych kont. No i ja teraz na przykład robię Heniek K i patrzcie, robię tabulatorem i mi od razu robi, tak? Teraz wpiszę Helga na przykład B. I robię tabulatorem i on mi od razu sam podaje login i hasło. Teraz zrobię na przykład Mania C i też. No i tak wpisuję ilu uczniów mam, tak? Jeżeli jest tutaj za mało tych kratek, to nie ma problemu tabulatorem przejdzie mi dalej, dodaj potem, znaczy tabulatorem potem jest dodaj jeszcze, na przykład będzie Laura A, o, na przykład Geniek Z i od razu widzicie, jak zapełnię wszystkie, to mi się automatycznie robi nowa, tak, więc proszę się o to nie martwić, że jest jakieś ograniczenie. Aha, ja jeszcze zrobię tak, że ja siebie teraz wyłączę twarz, tak? bo to zawsze jest tak, że to obciąża trochę sieć. No i w tym momencie, jak to mamy, to robimy zapisz. No i zobaczcie, że się pojawiają te wszystkie osoby, mają login i hasło jest ukryte. No to jak to hasło znowu zobaczyć? Moi uczniowie mają tam umieszczone zadania do powtórek. No tak jest, ja też tak robię. Jeszcze jest, jak oni sami sobie stworzą te zadania do powtórek i wtedy im się umieści, to jeszcze jest dodatkowa radocha, że o, pani umieściła moje ćwiczenie. To dodatkowo motywuje do tego, żeby chcieć jeszcze robić więcej. Tak przynajmniej działa to na moich uczniów. Możecie nacisnąć drukuj listę kont haseł. No i wtedy zobaczcie, to widnieje. Ja to potem wycinam na cienkie paski i daję tym uczniom, którym powinnam to dać. Tak? Także ja w tym momencie będę drukować, zrobię anuluj, ale tak to szybko i prosto działa dla osób, które nie miały klasy, a chciały mieć. Myślę, że pokazałam to w miarę zrozumiale. No to teraz przechodzimy do tego, żeby zobaczyć, jak się tworzy to wideo. No to zobaczcie. Musimy wejść na tworzenie aplikacji. No i tutaj osoby, które pracują na Learning Appsach, to na pewno zauważyły, że zmieniło się tutaj dużo, tak? Czyli troszkę to inaczej wygląda niż wcześniej. I nie mamy na razie jeszcze wszystkich tutaj tych aplikacji, które były wcześniej. W związku z tym oni pewnie nad tym pracują, żeby było. Na przykład nie ma wspólnego pisania. Czyli takiego, mam na myśli, taki Etherpad był i widzę, że teraz tego tutaj nie ma. To nie znaczy, że to zginęło, tylko na pewno oni pracują nad udoskonaleniem. Natomiast nas interesuje, słuchajcie, audio-wideo. Ja wam w audio-wideo umieściłam oś liczbową, to musieliście te 5 kroków pogrupować. To się też bardzo prosto tworzy. I wam zrobiłam quiz. Dałam wam quiz wielokrotnego wyboru, to znaczy, że w niektórych odpowiedziach pewnie zauważyliście, na pewno zauważyliście, było tak, że była jedna tylko odpowiedź, a w niektórych można było zaznaczyć parę. Więc ja dałam test właśnie wielokrotnego wyboru na koniec. No i teraz jest audio wideo z adnotacjami. Więc naciskamy audio wideo z adnotacjami i zobaczcie, że to też jest inne niż kiedyś. Bo na przykład my od razu widzimy przykład. Ja mogę sobie nacisnąć na drugi i widzę inny przykład, tak? Tutaj jest jakieś 5 pytań. Ja mogę wam pokazać, tak, jak to jest. Ja nie będę teraz umieszczać, tylko zobaczcie, że w tych do tej pory są tylko i wyłącznie pytania. Widzicie, czym była Ziemia na początku? Według jednej z hipotez wodę na Ziemię przyniosły. Czyli to powodowało, że uczeń musiał mieć albo karteczkę, czy też w zeszycie miał notować, albo miał sobie coś przemyśleć, tak? No i to takie było, że no wiadomo, ci uczniowie, którym zależy, to pewnie to robili, ci, którym nie, no to nie. Zresztą no w sumie jak ze wszystkim, prawda? Natomiast nie było tutaj takiej możliwości, żeby załączyć ćwiczenie interaktywne albo quiz. No nie było tego. W związku z tym, ja na początku, jak to się pojawiłam, to się zastanawiałam, jak ja mam przejść do innej bazy. Jak ja mam przejść do bazy, gdzie będzie więcej tych przykładów, tak jak to było wcześniej. Miałam z tym problem, więc naciskamy te kropeczki i on nas od razu przekieruje do tej tutaj wcześniejszej i tu mamy więcej tych przykładów i tu możemy sobie większą bazę szukać, tak? Więc nie stresować, tylko to na pewno jest. Ale ja wracam znowu, audio, wideo z adnotacjami i nas interesuje utworzenie nowej. Czyli klikamy w prawym górnym rogu, utwórz nową aplikację.
No i zobaczcie, bardzo prosty szablon, tak naprawdę niewiele tu trzeba robić, tak? Niewiele tu trzeba robić, ale ja chcę Wam pokazać najpierw, jak ten szablon wygląda u mnie. Czyli jak ja bym weszła na moje aplikacje, czyli moje aplikacje, klikam w moje aplikacje, coś to teraz myśli, o jest, dobra. I widzicie, tu mam działalność gospodarcza. No i ja w to wchodzę. I chcę zmodyfikować. Nacisnę zmodyfikuj i zobaczcie, jak wygląda mój szablon. Jest napisany temat. Jest napisane to polecenie, które widzieliście na początku. Jest dane tu wideo. I teraz po kolei jest czas wyświetlany na 2:27. No i tutaj dodałam tą aplikację, czyli oś czasu. Potem napisałam 3:40 i dodałam quiz. No i tak mogłabym jeszcze dodawać kolejne elementy, w zależności jaki długi film mamy. Ale ja już Wam mówię z doświadczenia i w ogóle też neurodydaktyki, że więcej niż 5-6 minut to nie ma co dawać, bo poziom skupienia zupełnie zniknie, tak? Więc też to trzeba brać pod uwagę. Możecie dać jakąś pomoc, ale ja z reguły z tego pola nie korzystam. No i zapisz aplikację. Co dla mnie było problematyczne? To zaraz Wam powiem, ponieważ jak ja wybrałam wideo, czyli nacisnęłam wybierz wideo, to ja ten link wideo dałam tutaj. Na środek. No i on tutaj się pokazał. I potem ja mogę zaznaczać czas. I teraz tak, ja sobie obejrzałam ten film i zobaczyłam, że ten film trwa 5:31. Ale tam był początek, że ona rozmawia z koleżanką, że otwiera działalność i takie tam rzeczy. Uznałam, że to jest bez sensu, że ja nie chcę, żeby się od tego zaczynało, więc zaznaczyłam, żeby się zaczęło od momentu, który mnie najbardziej interesował, czyli musiałam wcześniej obejrzeć ten film, tak? I napisałam 1:33. No i potem końcówka to też były napisy, jeszcze coś tam stwierdziłam, że też bez sensu, więc napisałam, że do 5:20 mnie interesuje. No i napisałam i nacisnęłam użyj tego wycinka. No i on już sobie, słuchajcie, zakodował ten czas pomiędzy 1:33 i 5:20. I tu jest ten nowy mój wycięty fragment. I powiem Wam, jaki błąd zrobiłam. Wpisując tutaj czas, ja wpisywałam czas tego niewyciętego. Tak? Czyli tutaj w ogóle było 3 ileś, a tu było 5 ileś. A ten wycięty kawałek nie zawierał tego czasu. I siedziałam wczoraj i się po prostu głowiłam, co ja robię nie tak. No przecież w dobrym momencie jest, tutaj jest, na końcu też jest, ale on tego po prostu nie łapie. No i potem się skapnęłam, że po lewej stronie mam oryginalny YouTube, a po prawej stronie mam ten fragment, który on już sobie wyciął. W związku z tym zalecam obejrzeć sobie ten fragment, i zapisać interesujący nasz czas, jaki pokazuje tu na pasku. Czyli jak było 1:33, ja teraz może trochę przewinę, no to ja wtedy Wam napisałam sobie, że ja chcę w tym momencie i potem 5:20. Natomiast wcześniej to naprawdę powiem Wam, że już się zastanawiałam, co ja robię nie tak, że tutaj może coś jest niedopracowane czy coś, ale to już mówię, żebyście po prostu wywiedzieli i nie musieli się po prostu potem borykać z takim problemem. Więc patrzymy na ten film jeszcze raz i dopiero tutaj sobie odmierzamy czas, który należy wpisać do tych pytań. Więc potem już wiedziałam, że 2:27 i 3:40, no i oczywiście obejrzeć sobie tą gotową aplikację. No i jak ja napiszę aplikację, nacisnę, no to popatrzcie, tutaj mi się pojawia ta aplikacja, ja sobie mogę ją obejrzeć. Nie musicie iść przez cały film, bo już wiadomo, że go znacie, bo zanim zrobicie ćwiczenie, to już parę razy się filmik obejrzy, ale jak klikniemy na jedynkę, to widzicie, niestety, nie wszystkie elementy są przetłumaczone, więc jak widzicie tutaj te przyciski jest Aufgabe starten, czyli no, to każdy skojarzy, że start, no i potem jest, że dalej wideo. I to samo jak nacisnę na dwójce, to tak samo możemy przejść. No to dobrze, no to teraz to mogę doświadczyć na bazie mojego, a teraz spróbuję Wam pokazać szybko, jak to wygląda, ale wiecie co, zrobię na samym, wiecie? Zrobię na tym samym, dlatego że no nie będę teraz wymyślała nowego, tylko teraz muszę wrócić, no właśnie, nie jest takie trudne, muszę wrócić do czatu, znaczy muszę wrócić do YouTube'a, najlepiej muszę wrócić do Click Meetingu, do naszego czatu, żeby zobaczyć, jaki to był link podany, co Wam podałam z tego, z YouTube'a.
Właśnie, i to o to chodzi, że wy sobie podawaliście linki tam z banku i skądś tam, a ważna informacja jest taka, że tutaj trzeba korzystać tylko i wyłącznie z linku YouTube'owego, wiecie? Więc trzeba sobie niestety, ale znaleźć na YouTubie. Więc robię, utwórz nową aplikację. Robię test próbny na razie temat, tak? Przedsiębiorczość na przykład. No, opis polecenia. Obejrzyj film i wykonaj zadania. Audio plik dźwiękowy albo film. No to ja mam oczywiście film. No to tutaj klikam link. Ctrl V. Użyj tego wideo. Proste cały czas po polsku. Mam. No i widzicie, mi pokazuje 0031. A ja powiedzmy, że tam miałam 1,33. Już będę, wiecie, bazować na tym, co ja miałam, a tu miałam 5,20. Chyba tak. No i on mi od razu z boku tutaj pokazuje, jak ten filmik leci. Tak, on się od razu włącza, więc ja robię użyj wycinka. No i teraz popatrzcie, muszę tutaj napisać czas wyświetlania. Słuchajcie, szczelam teraz. 2,20 chyba tam było. No i wybierz aplikację, jaką chcesz tu umieścić. No to naciskam, wybierz, więc albo tutaj piszecie pytanie, jakie się ma pojawić, albo od razu wybierz aplikację. No to ja naciskam, wybierz aplikację i widzicie, mi pokazuje, mogę sobie poszukać w moich aplikacjach, wejść do gramatyki dla klasy pierwszej, mogę w słownictwo klasa druga, czy też w ogóle powykorzystywać z klas. No i ja na przykład teraz tu umieszczę wykreślankę. Bo chcę, żeby oni sobie to poćwiczyli. No i widzicie, jest. Dodaj kolejny element. Powiedzmy to tak, jak było na koniec. 5,20. Wybierz aplikację. No i ja wybieram quiz. No i mam tutaj ten quiz. Mogę zobaczyć, ile chcę elementów, ale wiecie, też nie należy przesadzać. No, zobacz podgląd i zakończ. No i w tym momencie mogę sobie zobaczyć ten podgląd, tak, na godzinę 1. O, jest po polsku, popatrzcie. Uruchom zadanie, jednak jest po polsku. Mam 2, też jest uruchom zadanie, super. Mogę uruchomię. Ładuje się, super. No i działa. Jak jestem pewna, obejrzałam, że wszystko zobaczę, to świetnie. Tak jest, tak jest. Jagoda, tak jest. Czyli wcześniej musisz zrobić. Tak jest, tego jeszcze nie powiedziałam. Dobre pytanie, w ogóle stwierdzenie. Wcześniej musimy mieć przygotowane aplikacje, które chcemy zrobić. Tak jest. Zapisz aplikację. No i oczywiście pojawia się to, do czego ja zachęcam, żeby upubliczniać te aplikacje. No ja teraz tej nie upublicznię, ale wiecie co, tą wcześniejszą upublicznię, bo skoro stwierdziliście, że jest OK, to ja upublicznię, może ktoś skorzysta. I w momencie, kiedy musicie to oczko otworzyć, ja naprawdę zachęcam, bo na przykład jeżeli was jest dużo w programie i na przykład każdy z biorących udział w Młodzi Przedsiębiorczy zrobi takie coś do innego filmiku z tej bazy danych, to sobie sami nazbieracie świetną bazę danych małym nakładem pracy. A jak każdy z was będzie chciał zrobić osobne do każdego, co oczywiście jest możliwe, bo możecie mieć też spersonalizowaną, zindywidualizowaną wizję ćwiczeń, jakie chcecie dodać. Natomiast ja zachęcam dzielić się też i udostępniać sobie nawzajem, bo w ten sposób budujemy własną przestrzeń do pracy i uczymy się też tego właśnie dzielenia i remiksowania na podstawie innych. Tak? Także myślę, że byłoby fajnie w ten sposób też spróbować popracować. I mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, co wam pokazałam. Czy macie do tego tutaj jakieś pytania? Ja teraz czat fajnie widzę, więc nie ma problemu. Czy coś w Learning Appsach jeszcze pokazać? Ale wolałabym przejść do taka, ale mówcie. No właśnie, widzicie, macie forum, więc możecie też wrzucać, się dzielić, pokazywać. Super. Jeżeli macie uczniów w klasie, na przykład zdecydujecie się na Learning Appsach, to możecie też uczniom zlecić w tych grupach projektowych, na przykład przygotowanie takiego czegoś dla innych, bo oni też muszą kreatywnie wtedy pomyśleć i nawet czasem więcej się napracować, żeby wymyśleć fajny quiz albo jakie fajne narzędzie można włączyć do takiego filmiku. Bo wiecie, ja też musiałam pomyśleć, że akurat tu fakt będzie oś czasu, a na koniec będzie fajny quiz. To też trzeba troszeczkę gdzieś tam pokombinować i zastanowić się nad tym, jakie aplikacje włączymy w tą właśnie aplikację tego wideo. Także myślę, że nie ma problemu. W związku z tym, czy może pani wrzucić tutaj link, który się stworzył?
Ten teraz, ale nie, bo ten jest ten teraz obecny, ale on jest taki roboczy, bo on jest taki, wiecie, nieprzemyślany w ogóle. Chcecie? Tak? No dobrze, wrzucam. Tylko on jest taki na szybko, pokazowy. Tamten jest profesjonalny. Skopiowałam ten link tutaj i dodałam wam. Czy możecie ten link otworzyć, czy musicie go sobie skopiować? Nie wiem, czemu on się nie podświetlił, nie jest aktywny. Jest, ok, dobra, bo ja nie widzę, że to on jest aktywny. Dobra, no to tutaj to macie, tak, tylko tak jak mówię, on jest, wiecie, no taki roboczy, ja to robiłam tak na ślepo, żebyście zobaczyli, że to nie jest takie trudne i jest intuicyjne. Natomiast teraz, słuchajcie, przejdziemy sobie na tak. Na taku, jeżeli jesteście w stanie, to możecie spróbować założyć sobie konto. Ja się spróbuję wylogować. O, widzicie, już projekt miałam zobaczony tyle razy, no niesamowite. Tutaj z boku mogę się wylogować, sign out. Chcę wam pokazać od początku, jak to funkcjonuje po prostu. Tak wygląda tak. O, tak wygląda tak, dobrze, rymuje się. Czyli strona, ja już podaję, Ctrl C, podaję wam tutaj na czacie, Ctrl V. To jest strona tej strony. I tak, macie możliwości takie, żeby, popatrzcie, pokazuję wam się, jak się możecie zarejestrować i możecie więcej opcji rejestracji sobie otworzyć, bo ja na przykład się zarejestrowałam za pomocą Google'a, tak? Możecie konto facebookowe, jak ktoś pracuje na platformie Edmodo, może też mieć przez Edmodo, jest też Office 365, no dużo jest tych opcji, albo możecie zupełnie się zarejestrować według tych opcji tutaj. Natomiast ja naciskam Google, no i ja już tak jestem automatycznie, nie? Tak, tutaj widzicie tą moją prezentację, którą wam pokazywałam, można ją automatycznie edytować za pomocą ołóweczka, można tutaj jakieś ustawienia, mogę zduplikować, mogę usunąć, mogę udostępnić, tak, zobaczcie, automatycznie pobrać link, embed code, czy też na Pinterestie, na Fejsie, w ogóle wszędzie, a mogę też, zobaczcie, utworzyć nowy. Jak tworzę nowy? Przesunę tutaj was trochę tu. Więc nowy tworzę za pomocą ołóweczka. To już jest znana opcja, jakiś ołóweczek, jakiś długopisik, to znaczy, że coś tworzymy. W związku z tym ja naciskam na to i macie opcję do wyboru. Możecie taki w ogóle, ja wcześniej zaczęłam taki untitled, bez tytułu, i on mi tutaj zaznacza zaraz, że mogę edytować. Natomiast możecie tak, zupełnie puste, blank, możecie mieć szablon o mnie. Więc zobaczcie, tu jest akurat spersonalizowany szablon, który może posłużyć do przedstawiania siebie. Instagram, w tej formie Instagrama, jako blogu albo School Project, to nas właśnie interesuje, albo czat. Ja nacisnę School Project. No i właśnie wyskakuje coś takiego. Zobaczcie, możemy sobie zmieniać. Więc jak widzicie, to jest naprawdę takie bardzo intuicyjne, tak? Mamy tutaj różne opcje, zobaczcie, kolory do wyboru. Wszędzie, gdzie naciśniemy, zmieniamy, czyli test młodzi przedsiębiorczy, na przykład, o, może nie test, tylko napiszę webinar, młodzi przedsiębiorczy. Dałam sobie taki tytuł. Mogę na przykład zmienić czcionkę. Mam tutaj do wyboru, jak ktoś chce, proszę bardzo, można zmieniać czcionki. Można zmieniać wzory, więc widzicie, mogę mieć na przykład flowers, tak? Mogę mieć jakieś paski, no różne, no co chcę, mogę mieć. Jakieś opcje tu są też, czyli tutaj zaznaczacie, czy publiczny, czy prywatny. Czy ma być jakiś background, to czy tło ma być jakimś zdjęciem. Widzicie, też jest opcja taka, że możemy swoje zdjęcie. No i potem my mamy share, czyli wiadomo, udostępnianie, tak? Co ja tu mogę jeszcze pododawać? Zobaczcie, to co mogę dodawać jest na dolnym pasku. Wszystko tu jest. Mogę dodać jeszcze tutaj coś do napisania. Od razu mi się tu pojawia. Zobaczcie, jak tego nie chcę, to mogę kosz nacisnąć i usunąć i nie mam, tak? I tu mogę kosz nacisnąć i nie mam, tak? I mam tylko obrazek. No to mogę dodać obrazek. Chcę obrazek załadować, na przykład, o, młodzi przedsiębiorczy załaduję, bo mam akurat, o, młodzi przedsiębiorczy, jest logo, o, widzę jak jest, trochę niewyraźne, ale okej.
I Dan. Wszędzie Dan, jak coś zrobimy. No to czyli mam. Tak, webinar Młodzi Przedsiębiorczy. Proszę bardzo. Dalej, kolejny element. Co ja teraz chcę dodać? No to teraz chcę dodać, testujemy nowe narzędzie. Na przykład. No i teraz to był jaki taki nagłówek kolejny. No i teraz dodaję pod nagłówkiem jakiś tekst. Tak? Pokazujemy wszystkie możliwości. Tak, jak widzicie, fajnie działają polskie litery, wszystko. No dobra, to teraz chcę znowu dać foto. No i znowu mogę sobie wyszukać. No zobaczmy w wyszukiwarce, na przykład co ja chcę. No na przykład zobaczymy, czy coś się znajdzie pod hasłem webinar. Nie wiem, zobaczymy. No coś tutaj mamy, o, jakieś zdjęcie. Jeżeli nacisnę, to zdjęcie się załadowało. Jak mi się podoba, chcę to. Tak, to mogę to zaakceptować. Jak nie chcę, to mogę szukać dalej. Tylko coś tutaj mi nie, tutaj na przykład, o, mam, pokazuje mi takie różne. No, jak nacisnę Done, to będę miała, zobaczcie, dwa, tak? Jedno główne na środku, a dwa pod spodem. Jakbym miała ich więcej, to te więcej by były w tym pasku, a tu bym mogła sobie przewijać, tak? To teraz tak roboczo. Następne, co mogę? Mogę dodać wideo. Naciskam wideo i mogę, popatrzcie, Animoto dodać. Popatrzcie, jak już fajnie jest powiązane z innymi narzędziami. Nie wiem, czy znacie Animoto, a jeśli nie znacie, to fajnie, to można to fajnie poznać, bo to jest też do takiego krótkiego pokazu slajdów do zrobienia. Super też jest. Z Instagrama można, z Vimeo, z YouTube'a, czyli na przykład z YouTube'a. Ja muszę dać tutaj link czegoś, czyli ja spróbuję dać link z tej działalności gospodarczej, ale już to gdzieś straciłam. Kurczę blade, straciłam link z działalności gospodarczej. Muszę przejść na nasz czat i sobie ten link znaleźć. Więc słuchajcie, ja dodam oczywiście tą działalność. Ctrl-C. Jestem. Dobra. Sobie dodaję Ctrl-V. Enter. I już jest, tak? Czyli kolejny element został dodany. Co nie, Jagoda? Podepisałaś nie? Aha, że nie znacie Animoto? To fajne narzędzie, to fajne narzędzie. Mogę dodać audio. No teraz akurat nie mam, ale funkcjonuje, zobaczcie, to samo. Audio i mogę SoundCloud ze Spotify, co tam nam pasuje, tak? Ale ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę po prostu mieć. W związku z tym zębatka, koło zębate i kosz, tak? Mogę dodać przycisk, tak? Zobaczcie, przycisk daję i pod przyciskiem może być przelinkowanie do innej strony. Czyli na przykład ja bym chciał, by tu było przelinkowanie na przykład do strony Centrum Edukacji Obywatelskiej na przykład i dokładnie, żeby jeszcze było na dodatek, oprócz tego, że do strony Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jeszcze fajnie by było, jakby w ogóle to było do. W ogóle Centrum Edukacji Obywatelskiej wygląda inaczej niż wcześniej. Wczoraj było inaczej. Widzicie, to wszyscy non-stop tu internet nas zaskakuje. Wczoraj zupełnie inaczej wyglądało. Mam przedsiębiorczy, kopiuję sobie stronę, wsadzam tutaj link. Szybcy jesteście przez noc. Apply. I zobaczcie, aha, jak nacisnę, to przejdę do tej strony, ale zapomniałam zmienić, nie? Bo ja przecież nie chcę, żeby tu było to napisane, tylko ja chcę, żeby tu było napisane na przykład program. Młodzi przedsiębiorczy, tak? W ten sposób. No i naciskam. W każdej chwili możecie też to edytować, jak widzieliście. W związku z tym jest to super. Uważam, że te przyciski w ogóle są takie fajne, bo pozwalają nam ukryć gdzieś. Nie umiem teraz przesunąć, tego już jest. Dobrze, co mogę jeszcze dodać? No słuchajcie, mogę dodać mapę. Z tych takich najczęściej mapę. Mogę dodać na przykład mapę. Czy pod ten filmik można podłożyć swój głos? Pod który filmik? Teraz nie wiem, pod który filmik. Tutaj w Taku, czy w Learning Appsie? To jakbym prosiła o uzupełnienie. Na przykład ja tutaj wpiszę moją miejscowość. Jastrzębie-Zdrój. On ma, super mi pokazuje.
I AdMap. Czy pod ten filmik można podłożyć swój głos o tej pani? O tej pani, Jezus Maria. Nie wiem, której pani, wiecie? Słuchaj, no i mam, co zakłada firmę. Aha, no na YouTube, nie wiem, czy YouTube ma taką formę, że można głos podkładać, bo to już jest tak jakby stworzony filmik, także tutaj nie mam, z tego co wiem, to można podkłady muzyczne na YouTube dodawać, ale nie, trzeba by było pobrać chyba ten filmik i jakoś kombinować w jakichś programach do obróbki, ale nie sądzę, żeby była taka możliwość. Natomiast, no i widzicie, praktycznie mamy wszystko. Aha, możemy, patrzcie, media, jest jeszcze taka super opcja. Media i to jest, słuchajcie, rewelacja, bo ja, popatrzcie, co ja teraz zrobię. Ja teraz zrobię coś takiego, że ja będę chciała, szkoda, że zamknęłam Learning Appsy, ale może się połączę z nimi. Tak, nie, no wejdę sobie znowu na Learning Appsy i słuchajcie, ja zrobię coś takiego. Będę chciała pobrać embed code do tego filmiku, który wam zrobiłam. O Boże, tu jestem niezalogowana. Dobra, to wejdę tu. Learning Apps. Podejrzewam, że się nie wylogowałam. Nie. Moje aplikacje, szybciutko, patrzcie. Bierzemy tą działalność gospodarczą, ale wczorajszą. Tu mam osać, czyli tak zwany embed code w języku language. I naciskam embed. I podaję tutaj to, co ja chcę embed. Ctrl V. Ale niestety content not available, czyli chyba nie mają po prostu wszystkiego. A już myślałam, że będzie takie fantastyczne i da się to zrobić. Jeszcze raz spróbuję, żeby zobaczyć, czy nie popełniłam błędu. Ctrl C. Przejdźmy do mojego. Jeszcze raz. Ctrl V. Działają Learning Appsy. Być może będzie działało coś innego. Oni tu podają jakiś przykład, że można osadzić, ale wiecie, co mi się spodobało, że można Thinklink osadzić. Nie wiem, czy znacie, ale to jest taki interaktywny obrazek, na którym możemy piny różne robić. Centrum Edukacji Obywatelskiej zajawki niektórych programów ma w ten sposób. Natomiast jak widzicie, embed, oni tutaj dali jakiś embed, natomiast no, nie, widocznie nie czyta wszystkich. Natomiast ThinkLink można bezpośrednio stąd dodać. ThinkLink, SlideShare możecie dodać albo inny tak, tak? Czyli mają takie przykłady, natomiast najwidoczniej jeszcze nie mają wszystkich innych. Ewentualnie można zobaczyć, jakie serwisy dodatkowo jeszcze spełniają. Usuwamy i mamy, słuchajcie, praktycznie przegląd wszystkiego, co tu można dać, tak? Czyli nagłówek, zdjęcie, tekst, parę zdjęć, które możemy sobie przeklikiwać, wideo, przyciski, które nas szybko przełączą do interesujących stron i mapkę też możemy, także jak widzicie, można tutaj no bardzo, bardzo dużo, bo każdy możemy usunąć, możemy zmienić kolor, jaki nam pasuje, tak, możemy właśnie za pomocą ołówka to edytować i w momencie, kiedy już to zrobiliśmy, to naciskamy Publish Tag. I w tym momencie tutaj on nam pokazuje jakichś użytkowników, którzy są, tak? Natomiast no ja nie chcę, ja to zamykam, mnie to nie interesuje. Przechodzę sobie do mojej głównej strony. I nie widzę na mojej, jeszcze nie wczytał mi nowego, więc to, co jest jeszcze niezrobione, to on zawsze pokazuje u góry. Tak? Ja zachowany mam jakieś co 2 godziny temu sobie tam coś tam tutaj klikałam, więc on jest bez tytułu. Natomiast co mnie trochę niepokoi, że ja nie widzę tutaj tego wcześniejszego, co przed chwilą zrobiłam. Może przetwarza jeszcze. Ok, dobra, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że mi się gdzieś nie usunął. Okej, okay, to jak widzicie, tamten, co robiłam, nie został jeszcze przeze mnie zapisany i każdy szkic, który ja zaczęłam robić, ale nic z nim nie skończyłam, to on zawsze gdzieś tam mi zostaje pod tym ołówkiem i się pokazuje, że ja go mogę edytować, tak? Natomiast jak ja nic z nim nie zrobię i nacisnę na domek,
To on zawsze tu istnieje. O, widzicie, pojawił mi się, więc nie należy nigdy wpadać w panikę, jak czegoś nie ma natychmiast. A ja już powiem wam, że już powoli zaczęłam wpadać w panikę. Tylko staram się to kryć i walczyć z tym. Ale jest, tak, wiedziałam, że to się musi pojawić. Jak teraz kliknę, tak, przewijam sobie. No nie jest to jakiś, wiecie, coś fantastycznego, bo robione na szybko jako przykład. Przede wszystkim to zdjęcie jest takie nieostre. Natomiast jak widzicie, można tutaj wszystko i tekstu też można dużo umieścić. Jakiś czas właśnie jakiś obrazek albo jakieś inne media. Żeby to oczywiście potem odczytywać, jeżeli jest wideo, no to trzeba mieć internet. Natomiast jeżeli chcemy się skupić, no w ogóle, żeby pokazywać taka, niestety trzeba mieć internet, więc tutaj nie mamy żadnej opcji offline'owej. Musimy bazować na tym, że pracujemy. W każdej chwili możecie na dole nacisnąć share i pobrać właśnie link. Ja wam zaraz pobiorę ten link. Tylko jakoś się nie chce stąd mi skopiować. Kopia. I teraz powinien wejść. Jest. Dobra. Macie tutaj link. No to słuchajcie, czy macie do tego jakieś pytania? Powiem wam, że 21 w punkt wyrobiłam się normalnie i uważam, że dosyć dużo udało nam się zrobić. Zakończę póki co współdzielenie i pokażę się. Jak wam się widzą te dwa narzędzia, które pokazałam? Jagoda cały czas pisze na czacie. No, nie ma i nie wśród nas innych osób. Okej, super. Jagoda się pyta, czyli wcześniej muszę. Aha, nie, to dobra, to mi się wszystko nadrabia, co było wcześniej. Okej, dobra, piszecie więcej. Dobra, przepraszam, że tutaj mój czat był przewinięty i nie widziałam, ale widzę, że więcej osób komentuje. Super, świetnie. Bardzo się cieszę, że wam się podoba. Czy jeszcze macie w takim razie jakieś, słuchajcie, pytania? Przechodzimy powoli do końca. Mam trzecią ankietę dla was, to zaraz będziecie mogli podzielić się trochę refleksjami. Już ją wam udostępniam. Bardzo proszę. I to są takie trzy pytanka. Czy wykorzystacie te narzędzia poznane? Macie tutaj opcję tak, nie, jeszcze nie wiem. Czy zachęcicie uczniów też do wykorzystania? Bo im naprawdę nie trzeba dużo pokazywać. Tak, wystarczy po prostu pokazać stronę, powiedzieć, co można dodawać. Oni naprawdę to rozkminią i warto im zaufać. I które z proponowanych narzędzi przypadły do gustu? Mamy tak. No, jak zwykle zawsze musi, nie może się obyć bez literówek, tam powinno być państwu. Tak, i learning appsy, super, czyli to co chcieliście, to co chcieliście poznać, spodobało się i będziecie zachęcać, przypadły wam też do gustu. Fajnie, że 88% zachęci i uczniów i też wykorzystacie 16 osób na 18. Ja kończę głosowanie, zobaczcie wyniki. Bardzo fajne są wyniki, zobaczcie. 88%. Tomasz, zastanawiam się, czy w Learning Apps będę wiedział, że moi uczniowie zrobili zadane zadanie. No niestety, trzeba zaufać temu, jaką oni dadzą informację zwrotną na zajęciach. No jeszcze nie jest to taki system, jak na przykład Quizzes, w którym widzimy, co uczniowie robili. No niestety, nie ma tej opcji, no ale no, musimy też bazować na właśnie tej jakiejś naszej komunikacji, relacji z uczniami. No i liczyć się z tym, że zawsze zdarzą się tacy, którzy gdzieś tam będą chcieli kombinować i nie będą do końca z nami szczerzy. Dobra, bardzo dziękuję za wasz udział w tej ankiecie. Czeka nas jeszcze jedna tutaj prośba o organizatorów, bo jest to dla nich bardzo ważne. Natomiast jeszcze, czy macie jakieś pytania, to piszcie. Czy u pani Jagody jest wszystko w porządku? No i oczywiście powiedziałam wam, że wrzucamy jeszcze jedno narzędzie, czyli będziecie mogli zobaczyć, jak plansza funkcjonuje. Jak funkcjonuje plansza z Learning Appsów. I oczywiście zaraz wam podam link i będę prosiła, żebyście napisali swoją refleksję. Oczywiście to nie musicie się za bardzo śpieszyć, że to musi być teraz, bo ta plansza będzie dostępna. Natomiast fajnie by było, jakby już się troszkę coś teraz zadziało. Ja już wam wklejam link.
Kontrol V, bardzo dziękuję za wesołe święta. Proszę jeszcze nie uciekać, nie odchodzić, bo tak jak mówię, jeszcze podam linki do tych narzędzi i jeszcze będzie jedna ankieta od organizatorów. Tymczasem zobaczcie, jak funkcjonuje plansza typu Padlet, tablica korkowa online w Learning Appsach. Jak to ona funkcjonuje? Naciskacie OK, no i przyklejacie karteczkę taką wirtualną, gdzie możecie wpisać swoją. Ja już widzę pierwszą informację. Super. Wpisz tutaj swój tekst, ktoś chyba uzupełnia. Także możecie spróbować zmienić kolor. Słuchajcie, narzędzie dzisiaj to był Answer Garden. To były QR kody, to był tag, to były Learning Appsy. Mój mail macie podany na dole. Jeszcze podam wam, w razie czego, jakbyście chcieli czegoś się dowiedzieć, nie wiem, jakiś byłby problem odnośnie, czy też pytanie dotyczące tego webinaru, piszcie, ja staram się odpowiadać. Natomiast teraz jeszcze jedna ankieta, do której chcę was zaprosić. Ta ankieta to jest ankieta, już zaraz powiem, co to jest za ankieta. Jaki tytuł jest tej ankiety? Ja bym tutaj prosiła panią Darię o wsparcie. Aha, coś się zaciągnęło. Nie, proszę proszę nie szkodzić. Natomiast ja jeszcze wam muszę ankieta podsumowująca Młodzi Przedsiębiorczy udostępnić. Mam nadzieję, że to jest ta ankieta, bo właśnie ją tutaj już przeszukuję, bo tu mamy dosyć dużo ankiet. W związku z tym ja wam teraz udostępnię ankieta podsumowująca Młodzi Przedsiębiorczy. Bardzo proszę. Jak ci się podobało spotkanie? Macie skala 1 do 6. Czy myślisz, że wykorzystasz omawiany narzędzie w swojej pracy? I napisz, co ci się najbardziej podobało. Wiem, że otwartych pytań nie lubimy za bardzo, ale może jak macie jakąś tam krótką refleksję, co się właśnie podobało, to zachęcam, żeby podać tą odpowiedź. To jest ważne bardzo dla organizatorów, tak? Także to jest informacja zwrotna dla organizatorów, którzy przygotowują dla Was te webinary, starają się wyjść naprzeciwko Waszym oczekiwaniom i żeby były one z edycji na edycję coraz lepsze. Także już mam, że cztery osoby na razie odpowiedziały. Coś mi się zacięło. Okej, no tak się czasem zdarza. Już mam dziewięć osób, świetnie. W międzyczasie, słuchajcie, ja sobie zerknę. W międzyczasie ja sobie zerknę, czy ktoś tam. O, na Padlecie, super, bardzo wam dziękuję. Nawet ktoś zdjęcie umieścił. Świetnie, świetnie. Ja zrobię potem z tego zrzut ekranu. Bardzo się cieszę. Ile mamy osób? 13. Tu wiem, że pani Jagodzie nie pasuje. Coś się zacięło, więc nie zrobi. 14 już mamy osób. Świetnie, słuchajcie. Naprawdę, ja jestem bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję. Za jakieś problemy drobne techniczne i za moje znikanie, przepraszam. Mam nadzieję, że zainspirowałam, że będziecie korzystać z tych narzędzi. Przede wszystkim dzielić się też ze sobą, tym, co uda wam się stworzyć. Bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Mam już 16 osób, które odpowiedziało, czyli praktycznie wszyscy. I będę się bardzo cieszyła, jeśli będę zaproszona, aby prowadzić jeszcze raz webinary. Bardzo lubię tą formę. Zachęcam do kontaktu. No, życzę miłego jeszcze wieczoru, weekendu, wesołych świąt oczywiście. Okej, właśnie mnie wyrzuciło, chyba sam internet daje znaki, że trzeba kończyć, także dobra, jeszcze raz, już nie będę włączać kamery. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Ja już zakończę to głosowanie. Także do zobaczenia, słuchajcie, życzę sukcesów i fajnych działań w Waszych projektach. Do widzenia.